Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Instrukcja. Życie braterskie we Wspólnocie. Congregavit Nos in Unum Christi Amor. Opublikowano 4 lutego 1994 roku. Czyta Paweł Teperski, Brat Mniejszy Kapucyn. Audio numer 1. Wprowadzenie. Kongregavit Nos in unum Christi Amor. Miłość Chrystusa zgromadziła wielką liczbę uczniów, by stanowili jedno, aby, jak On i dzięki Niemu, w Duchu Świętym, mogli poprzez wieki odpowiadać na miłość Ojca, miłując Go całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił, i miłując bliźniego jak siebie samego. Ci spośród nich, którzy połączyli się we wspólnoty zakonne, Kobiety i mężczyźni, każdego narodu, rasy, ludu i języka, byli i są aż po dzisiejszy dzień szczególnie wymownym wyrazem tej wzniosłej i bezgranicznej miłości. Wspólnoty zakonne, zrodzone nie z woli ciała ani z krwi, nie z osobistych upodobań ani z ludzkich motywów, ale z Boga, z boskiego powołania i z tęsknoty za Bogiem są żywym znakiem prymatu Jego miłości, która dokonuje cudów, oraz miłości do Boga i braci, jaką objawił i wprowadzał w czyn Jezus Chrystus. Z uwagi na znaczenie wspólnot zakonnych dla życia i dla świętości Kościoła, trzeba przyjrzeć się bliżej życiu konkretnych wspólnot zakonnych, tak monastycznych i kontemplacyjnych, jak i tych, które oddają się działalności apostolskiej zgodnie z własnym charakterem. To, co zostanie tu powiedziane o wspólnotach zakonnych, należy odnieść także do wspólnot stowarzyszeń życia apostolskiego, uwzględniając ich specyficzny charakter i ich własne ustawodawstwo. Podpunkt A. Temat niniejszego dokumentu odzwierciedla fakt, że w wielu krajach kształt życia braterskiego we wspólnocie uległ licznym przeobrażeniom w porównaniu z przeszłością. Te przemiany, jak również nadzieje i rozczarowania, które im towarzyszyły i nadal towarzyszą, domagają się refleksji w świetle Soboru Watykańskiego II. Przyniosły one pozytywne rezultaty, ale także pewne skutki bardziej kontrowersyjne. Wydobyły na światło wiele wartości ewangelicznych, rozbudzając na nowo życie wspólnot zakonnych, ale stały się też źródłem problemów ponieważ przysłoniły niektóre zasadnicze elementy życia braterskiego we wspólnocie. Wydaje się, że w pewnych przypadkach wspólnota zakonna straciła znaczenie w oczach zakonników i zakonnic i być może nie jest już dla nich ideałem, do którego warto dążyć. Liczne wspólnoty, pragnące poznać wolę Bożą, podjęły wysiłek spokojnej, ale zarazem niezbędnej oceny tych przemian, by lepiej odpowiedzieć na swe powołanie wśród ludu Bożego. Podpunkt b. Na zmiany, których jesteśmy świadkami, wpłynęło wiele czynników. Ustawiczne powracanie do źródeł życia chrześcijańskiego i do pierwotnego ducha ożywiającego instytuty. To głębsze i pełniejsze spotkanie z Ewangelią i z pierwotną mocą ich charyzmatu zdecydowanie pobudziło poszukiwanie prawdziwego ducha, który ożywia Wspólnotę oraz struktur i środków, które mają go właściwie wyrażać. Tam, gdzie powrót do źródeł i do pierwotnej inspiracji był częściowy i niezdecydowany, w życiu braterskim wystąpiły określone zagrożenia i nastąpił pewien spadek jakości życia. Jednakże, przemiany te dokonywały się także w kontekście innych, ogólniejszych procesów, które wyznaczały jak gdyby ich ramy egzystencjalne, tak że życie zakonne nie mogło się uchronić przed ich wpływem. Życie zakonne jest nierozerwalnie związane z Kościołem i osadzone w świecie. Wartości i antywartości, które kształtują daną epokę lub środowisko kulturowe oraz struktury społeczne na nich oparte, wpływają w sposób nieunikniony na życie wszystkich, a więc także Kościoła i wspólnot zakonnych. Te ostatnie albo są ewangelicznym zaczynem społeczeństwa, głoszą dobrą nowinę w świecie. Zwiastują dzisiaj Jeruzalem Niebieskie, albo prędzej czy później zamierają po prostu dlatego, że przystosowały się do świata. Dlatego refleksja i nowe propozycje na temat życia braterskiego we wspólnocie powinny uwzględniać oddziaływanie tych okoliczności. Także rozwój kościoła doprowadził do głębokich przeobrażeń we wspólnotach zakonnych. Sobór Watykański II jako wydarzenie łaski i jako najwyższy wyraz pasterskiego przewodnictwa Kościoła w naszym stuleciu wywarł decydujący wpływ na życie zakonne. Udział w tym miał nie tylko dekret Perfecte Caritatis jemu poświęcony, lecz także eklozjologia soboru i wszystkie jego dokumenty. Z tych powodów, w niniejszym dokumencie część poświęcona bezpośrednio zasadniczemu tematowi poprzedzona jest krótkim opisem przemian, jakie dokonały się w środowiskach, które mogły wywrzeć głębszy wpływ na jakość życia braterskiego i na formy jego realizacji w różnych wspólnotach zakonnych. Rozwój teologii Sobór Watykański II przyczynił się w sposób zasadniczy do ukształtowania nowej oceny życia braterskiego we Wspólnocie i nowej wizji Wspólnoty Zakonnej. Czynnikiem, który wywarł najgłębszy wpływ na ewolucję koncepcji Wspólnoty Zakonnej, był rozwój eklezjologii. Sobór Watykański II stwierdził, że życie zakonne należy nienaruszalnie do życia i świętości Kościoła i umieścił je w centrum jego tajemnicy komunii i świętości. Wspólnota zakonna jest więc objęta nową i pogłębioną wizją Kościoła. Wynikają stąd pewne konsekwencje. Podpunkt A: Od Kościoła tajemnicy do wspólnoty zakonnej pojmowanej jako tajemnica. Wspólnota zakonna nie jest zwykłym zgromadzeniem chrześcijan poszukujących osobistej doskonałości. W znacznie głębszym sensie jest udziałem w Kościele Tajemnicy i jest świadectwem o nim jako żywe odzwierciedlenie i szczególne urzeczywistnienie Jego komunii, wielkiej trynitarnej koinonii, w której Ojciec zechciał włączyć ludzi w Synu i w Duchu Świętym. Podpunkt B. Od Kościoła Komunii do wymiaru komunijno-braterskiego wspólnoty zakonnej. Wspólnota zakonna, przez swoją strukturę, swoje motywacje i swoje zasadnicze wartości, sprawia, że dar braterstwa, ofiarowany przez Chrystusa całemu Kościołowi, jest dla wszystkich widzialny i zawsze obecny. Dlatego też zadanie wspólnoty zakonnej, od którego nie może się uchylić, i zarazem misja polega na tym, że ma być ona środowiskiem głębokiej braterskiej komunii a przez to znakiem i bodźcem dla wszystkich ochrzczonych. Podpunkt C. Od kościoła ożywionego przez charyzmaty do wymiaru charyzmatycznego wspólnoty zakonnej. Wspólnota zakonna jest środowiskiem braterskiej komunii, która ma się kierować w życiu charyzmatem leżącym u podstaw jej powstania. Jest częścią organicznej wspólnoty całego Kościoła, nieustannie wzbogacanego przez Ducha Świętego różnymi posługami i charyzmatami. Warunkiem włączenia się w tego rodzaju wspólnotę jest łaska szczególnego powołania. Konkretnie przejawia się ona w tym, że członkowie wspólnoty zakonnej są zjednoczeni przez wspólne Boże wezwanie do życia wedle pierwotnego charyzmatu. Przez wspólną konsekrację eklezjalną i przez wspólną odpowiedź na powołanie, którą jest udział w doświadczeniu ducha, przeżytym i przekazanym przez założyciela oraz w jego misji w Kościele. Kościół pragnie także przyjmować z wdzięcznością charyzmaty w bardziej ogólnym i szerokim tego słowa znaczeniu, które Bóg rozdziela między swoich członków dla dobra całego ciała. Wspólnota zakonna istnieje dla Kościoła, ma go wyrażać i wzbogacać, aby mógł coraz lepiej wypełniać swoją misję. Podpunkt D. Od Kościoła sakramentu jedności do wymiaru apostolskiego wspólnoty zakonnej. Celem apostolatu jest doprowadzenie ludzkości do zjednoczenia z Bogiem i do jedności dzięki Bożej miłości. Życie braterskie we wspólnocie jako wyraz jedności, którą sprawia miłość Boża, jest nie tylko świadectwem niezbędnym dla ewangelizacji, ale ma też wielkie znaczenie dla działalności apostolskiej i dla jej ostatecznego celu. Dlatego wspólnota zakonna jest tak mocnym znakiem i skutecznym narzędziem komunii braterskiej, która stanowi początek i cel apostolstwa. Magisterium Kościoła, począwszy od Soboru, pogłębiło i wzbogaciło o nowe elementy wizję wspólnoty zakonnej. Rozwój prawa kanonicznego Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku konkretyzuje i precyzuje zalecenia Soborowe dotyczące życia wspólnotowego. Kiedy mówi się o życiu wspólnym, należy wyraźnie rozróżnić dwa aspekty podczas gdy kodeks z roku 1917 mógł sprawiać wrażenie, że skupia się na elementach zewnętrznych i na jednolitości sposobu życia, Sobór Watykański II i Nowy Kodeks kładą wyraźnie nacisk na wymiar duchowy i na więź braterstwa, która powinna jednoczyć w miłości wszystkich członków Wspólnoty. Nowy kodeks dokonał syntezy tych dwóch aspektów, mówiąc o braterskim współżyciu we wspólnocie. Można więc rozróżnić w życiu wspólnotowym dwa elementy zjednoczenia i jedności między członkami. Pierwszy, bardziej duchowy, to braterstwo lub komunia braterska, która wypływa z serc ożywionych miłością. Ten aspekt podkreśla komunie życia i relacje międzyludzkie. Drugi, bardziej zewnętrzny, to życie we wspólnocie lub życie wspólnotowe, które polega na mieszkaniu we własnym domu zakonnym, prawnie ustanowionym i na prowadzeniu życia wspólnotowego, poprzez wierne przestrzeganie jego przepisów, uczestnictwo i współpracę we wspólnych dziełach i posługach. Wszystko to realizowane jest w różnych wspólnotach zgodnie z własnym sposobem życia oraz według charyzmatu i prawa własnego danego instytutu. Stąd wynika ważność własnego prawa, które ma określić więź między życiem wspólnotowym a dziedzictwem życia Instytutu oraz wskazać środki służące jego realizacji. Jasne jest, że życie braterskie nie realizuje się w sposób automatyczny przez przestrzeganie norm, które regulują życie wspólnotowe. Ale jest też oczywiste, że życie we wspólnocie ma być ważnym czynnikiem sprzyjającym życiu braterskiemu. Rozwój społeczny. Społeczeństwo przechodzi nieustanną ewolucję, a zakonnicy i zakonnice, co prawda nie do świata, ale żyjący w świecie, odczuwają skutki. Przypominamy tutaj tylko kilka jej aspektów, które miały bezpośredni wpływ na życie zakonne w ogólności, a zwłaszcza na wspólnotę zakonną. Podpunkt A. Ruchy emancypacji politycznej i społecznej w trzecim świecie oraz intensywny proces uprzemysłowienia spowodowały w ostatnich dziesiątkach lat wielkie zmiany społeczne. Rozbudziły szczególne zainteresowanie problematyką rozwoju ludów oraz wrażliwość na ubóstwo i nędzę. Kościoły lokalne zareagowały żywo na te przemiany. Zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej na konferencjach ogólnych episkopatu tego kontynentu w Medellín, Puebli i Santo Domingo postawiono na pierwszym planie opcję ewangelizacyjną i preferencję na rzecz ubogich, czego skutkiem było przesunięcie akcentu na działalność społeczną. Wspólnoty zakonne szczególnie mocno odczuły wpływ tych procesów, które skłoniły wiele z nich do poszukiwania nowych form obecności w społeczeństwie, przede wszystkim z myślą o bezpośredniej służbie ubogim, między innymi przez życie wśród nich. Ogromny rozrost obszarów nędzy na peryferiach wielkich miast i zubożenie wsi. Przyspieszyło proces przemieszczania się niemałej liczby wspólnot zakonnych w kierunku tego rodzaju środowisk społecznych. Wszędzie pojawiają się naglące kwestie inkulturacji. Kultury, tradycje, mentalność kraju wpływają także na sposoby realizacji życia braterskiego we wspólnotach zakonnych. Ponadto, wielkie ruchy migracyjne ostatnich lat stwarzają problem współżycia różnych kultur ujawniają też postawy rasistowskie. Wszystko to nie pozostaje bez wpływu na wspólnoty zakonne, coraz częściej wielokulturowe i wielorasowe. Podpunkt B. Rewindykacja wolności osobistej i praw ludzkich była bazą szerokiego procesu demokratyzacji sprzyjającego rozwojowi ekonomicznemu i postępowi społecznemu. Bezpośrednio po Soborze proces ten, szczególnie na Zachodzie, uległ przyspieszeniu, czego przejawem była skłonność do akcentowania roli zbiorowości oraz postawy sprzeciwu wobec władzy. Kontestacja władzy nie ominęła także Kościoła i życia zakonnego, z oczywistymi konsekwencjami dla życia wspólnotowego. Jednostronne i nadmierne podkreślanie wolności przyczyniło się do rozpowszechnienia na Zachodzie kultury indywidualizmu, a w konsekwencji do osłabienia ideału życia wspólnego i uczestnictwa w przedsięwzięciach wspólnotowych. Należy tu wspomnieć o innych reakcjach jednostronnych, takich jak ucieczka w utarte schematy posłuszeństwa, Oparte na ślepym zaufaniu do przewodnika, które daje poczucie bezpieczeństwa. C. Awans społeczny kobiety, uważany przez papieża Jana XXIII za jeden ze znaków czasu, znalazł szeroki odzwięk w życiu wspólnot chrześcijańskich w różnych krajach. I chociaż w niektórych regionach ekstermistyczne nurty feminizmu wybierają głęboki wpływ na życie zakonne. Prawie wszędzie żeńskie wspólnoty zakonne skutecznie poszukują form życia wspólnego, bardziej dostosowanych do nowego sposobu pojmowania tożsamości, godności i roli kobiety w społeczeństwie, w kościele i w życiu zakonnym. Podpunkt D. Gwałtowny rozwój środków społecznego przekazu, rozpoczęty w latach 60., przyczynił się do znacznego, a niekiedy wręcz gwałtownego wzrostu ogólnego poziomu informacji, poczucia odpowiedzialności społecznej i apostolskiej oraz aktywności apostolskiej. Wpłynął na jakość relacji wewnętrznych, a w sposób szczególny na styl życia i atmosferę skupienia która powinna charakteryzować wspólnotę zakonną. Podpunkt E. Wpływ konsumizmu i hedonizmu, a jednocześnie odejście od religijnej wizji życia typowej dla sekularyzmu, w wielu regionach dał się odczuć także we wspólnotach zakonnych, wystawiając na trudną próbę ich zdolność do przeciwstawiania się złu. Ale zarazem kształtując nowe modele życia osobistego i wspólnotowego, które są przejrzystym świadectwem ewangelicznym dla naszego świata. Wszystko to stanowiło wyzwanie i jednocześnie wezwanie do bardziej radykalnego życia według rad ewangelicznych, również w celu umacniania świadectwa wspólnoty chrześcijańskiej. Przemiany w życiu zakonnym. W ostatnich latach w życiu wspólnot zakonnych zaszły głębokie zmiany. Podpunkt A. Nowa struktura wspólnot zakonnych. W wielu krajach wzrastająca aktywność państwa w dziedzinach, w których dotychczas działały zakony, takich jak opieka społeczna, szkolnictwo, służba zdrowia, a zarazem spadek liczby powołań, spowodowały zmniejszenie obecności zakonników w dziełach typowych dla instytutów apostolskich. Zmniejszają się więc wielkie wspólnoty zakonne, prowadzące konkretne dzieła, które przez długi czas kształtowały fizjonomię różnych instytutów. Równocześnie, w niektórych regionach preferowane są mniejsze wspólnoty, złożone z zakonników, którzy włączają się w dzieła nienależące do instytutu, choć często zgodne z jego charyzmatem. To wszystko wpływa wyraźnie na typ życia wspólnotowego i domaga się zmiany tradycyjnych rytmów. Czasem szersze pragnienie służenia Kościołowi, przywiązanie do dzieł instytutu, a także pilne potrzeby Kościoła partykularnego mogą łatwo doprowadzić zakonników i zakonnice do nadmiernego obciążenia się pracą, co w konsekwencji pozostawia im mniej czasu na życie we wspólnocie. Podpunkt B. Wobec coraz większej liczby problemów domagających się pilnej interwencji, takiej jak ubodzy, narkomani, uchodźcy, osoby zapchnięte na margines, niepełnosprawni czy chorzy, świat zakonny zareagował z podziwu godnym poświęceniem. Ta sytuacja stworzyła jednak potrzebę dokonania zmian w tradycyjnej strukturze wspólnot zakonnych, ponieważ, zdaniem niektórych, nie były one dostatecznie przystosowane do podjęcia nowych problemów. Podpunkt c. Sposób rozumienia i przeżywania własnej pracy w sekularyzowanym świecie, pracy traktowanej przede wszystkim jako zwykłe wykonywanie zajęć lub zawodu a nie jako misja ewangelizacyjna, przysłania czasem istotę konsekracji i wymiar duchowy życia zakonnego, skłaniając nawet do pojmowania życia braterskiego we wspólnocie jako przeszkody dla apostolstwa lub jako zwykłego narzędzia spełniającego określoną funkcję. Podpunkt d. Bezpośrednio po soborze wyłoniła się nowa koncepcja osoby, która bardzo dowartościowała jednostkę i jej inicjatywy. Doprowadziło to z kolei do ukształtowania się bardzo wyraźnej świadomości wspólnoty jako życia braterskiego, którego podstawą jest raczej jakość relacji międzyosobowych, niż formalne przestrzeganie reguł. Te tendencje w niektórych środowiskach stały się bardzo radykalne, stąd przeciwne nurty indywidualizmu i komunitaryzmu, przy czym nie zawsze udało się doprowadzić do zadawalającej równowagi między nimi. Podpunkt E. Nowe struktury władzy, wyłaniające się z odnowionych konstytucji, wymagają zwiększonego uczestnictwa zakonników i zakonnic. Pojawiły się zatem nowe sposoby podejmowania problemów, oparte na dialogu wspólnotowym, współodpowiedzialności oraz zasadzie pomocniczości. Problemy wspólnoty dotyczą wszystkich jej członków. Zmienia to w istotny sposób relacje międzyosobowe, co wpływa także na sposób patrzenia na władzę. Nierzadko zdarza się, że władza ma praktyczne trudności w odnalezieniu swego miejsca w nowym kontekście. Wszystkie zmiany i tendencje wyżej przedstawione wpłynęły głęboko, ale także w sposób zróżnicowany na kształt wspólnot zakonnych. Łatwo się domyślić, że różnice, czasem bardzo wyraźne, wynikają z różnorodności kultur i kontynentów i są uzależnione od tego, czy dana wspólnota jest żeńska czy męska, od typu życia zakonnego i charakteru instytutu, od rodzaju działalności i od związanych z nią prób ponownego odczytania i uaktualnienia charyzmatu założyciela, od różnych postaw przyjmowanych wobec społeczeństwa i Kościoła, od odbioru wartości proponowanych przez sobór, od różnorodności tradycji i stylu życia wspólnotowego, a także sposobów sprawowania władzy oraz metod odnowy formacji stałej. Problemy bowiem są tylko w części wspólne dla wszystkich instytutów i wykazują raczej tendencję do coraz większego zróżnicowania. CEL dokumentu w kontekście tych nowych sytuacji niniejszy dokument ma wesprzeć wysiłki podejmowane przez liczne wspólnoty zakonnic i zakonników, które pragną polepszyć jakość swego życia braterskiego. W tym celu przedstawia pewne kryteria rozeznawania problemów, aby dopomóc w autentycznej odnowie ewangelicznej. Dokument ma także skłonić do refleksji tych, którzy oddalili się od ideału wspólnotowego aby ponownie uświadomili sobie, że braterskie życie wspólne jest konieczne dla osoby, która poświęciła się Chrystusowi w Instytucie Zakonnym, albo wstąpiła do Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. W związku z tym, dokument omawia następujące tematy: A. Wspólnota Zakonna jako dar. Życie braterskie we wspólnocie, zanim zostało stworzone przez ludzi, zostało zamierzone przez Boga, który pragnie dzielić się swym życiem komunii. Podpunkt B. Wspólnota zakonna jako środowisko kształtowania więzi braterskich. Najwłaściwsze drogi budowania chrześcijańskiego braterstwa przez wspólnotę zakonną. Podpunkt C. Wspólnota zakonna jako miejsce i podmiot posłannictwa. Konkretne wybory, jakich musi dokonywać wspólnota zakonna w różnych sytuacjach, oraz kryteria ich rozeznawania. Zanim wejdziemy w tajemnice komunii i braterstwa i podejmiemy trudne dzieło rozeznania, które jest konieczne, aby nasze wspólnoty mogły znów zajaśnieć ewangelicznym blaskiem, musimy wezwać pokornie Ducha Świętego, by dokonał tego, czego tylko on może dokonać. Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbierę wam serce kamienne Adam wam serce z ciała i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem.